Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizuje w Katowice Airport inwestycję budowy najwyższej wieży kontroli lotniska w Polsce. Dzisiaj na budowie wieży wyjątkowy dzień. Na obiekcie została zamontowana jej korona. Aktualnie wieża mierzy już 46 metrów wysokości. Planowane zakończenie tego przedsięwzięcia to pierwszy kwartał 2018 roku. Dzisiaj zakończyliśmy bardzo ważny etap prac. Zamontowaliśmy konstrukcję stalową wieży. Była to operacja składająca się z dwóch etapów. Pierwszy etap było to obrócenie dachu o 180 stopni, a następnie dźwigiem 250-tonowym. Konstrukcję o wadze 9 ton zamontowaliśmy na szczycie wieży. Infrastruktura Katowice Airport w ostatniej dekadzie bardzo mocno przesunęła się na wschód i z tego też wynika konieczność budowy nowej wieży. Zarówno lokalizacja, jak i wysokość nowej wieży będą zapewniały kontrolerom ruchu lotniczego znakomity wgląd w pole manewrowe Katowice Airport.